Cześć moi drodzy, dzisiaj moim Państwa gościem jest Norbert Dąbrowski. Cześć Norbert. Siemanko, witam wszystkich. No dzisiaj mamy wtorek wieczór, w piątek już gala. Powiedz mi, jak się czujesz, czy jesteś już zrelaksowany, jak jesteś w formie, wiadomo, że powiesz, że w życiowej pewnie. Jak to wszystko przebiega? No co, no tak jak mówię, mamy wtorek, w piątek jest już walka. Czuję się dobrze, schodzimy z obciążenia, już tylko tam końcówka jest kosmetyka, zrobienie wagi na czwartek. Druga rzecz, no forma jest, można powiedzieć, nie powiem jeszcze bardzo dobra, ale jest na pewno dobra i myślę, że w piątek już wskoczy to, że będzie bardzo dobra. Także wszystko idzie według planu i z dnia na dzień czuję się coraz lepiej, jestem szybszy, dynamiczniejszy. Żywszy też jest ten good boxu, także myślę, że na piątek wszystko akurat się ładnie się zgra i będzie idealnie. Masz jakieś obawy przed tą walką, jeśli chodzi o samą organizację, bo masz ten komfort, że jesteś stąd, że z dojazdem na stadion nie będziesz miał problemu, bo pojawiło się zagadnienie, że to jest piątek po południu i po prostu mogą być olbrzymie korki. Czy są jeszcze jakieś organizacyjne punkty, które się obawiasz przed całą walką? Już nie mówię o stricte sportowych rzeczach. Nie ma takich rzeczy, którymi się obawiam. Wiem, że moja walka będzie około 20:40 leciała, także ja postaram się być na hali na pewno przed 19:00. Także myślę, że te korki może już mnie ominą. Druga rzecz, mimo że jestem z Warszawy, to tak samo jestem zakwaterowany ze wszystkimi zawodnikami w hotelu. Także tam na pewno sam będziemy mieli jakieś pojazdy, które nas też przetransportują tam na Narodowy. Także już też boksowałem na dużych wydarzeniach i raczej sobie nie zawracam tym głowy. To jest już problem organizatorów, jak oni nas sam dostarczą na ten stadion, czy będzie wszystko zapewnione. A ja się skupiam, po prostu już się wkręcam w tą walkę i no i tyle. Chciałbym poruszyć teraz dwie kwestie, o których powiedziałeś przez chwilę. Pierwsza to jest waga. Ile na ten moment ci brakuje do tego umownego limitu? No już mam końcóweczkę, tam zostały 2 kg nad, także już jutro obcinam wodę, głównie zejdę to sobie z wody, także spokojnie. No, nie, ogólnie z tą wagą nie ma problemu, znaczy nie ma problemu. No wiadomo, że był problem, bo schodzę kilogram poniżej swojego normalnego limitu, bo normalnie boksuję w 79. W zeszłym roku jeszcze udało mi się zejść do 76, ale tak naprawdę to była męczarnia. To była męczarnia na treningach, męczarnia na walce, nie miałem siły po prostu. To nie jest moja kategoria, więc oficjalnie przeszedłem do kategorii wyżej. To, że Robert walczy w kategorii niżej, to tutaj właśnie my ten catchweight. Umówiliśmy się na, wstępnie było 88,5, jednak zgodziłem się na te 78, także ten kilogram przecierpiałem, ale całkiem dobrze mi to schodzi i myślę, że bez problemu osiągnę limit. Druga kwestia, powiedziałeś, że jesteś zakwaterowany z innymi zawodnikami w hotelu i to jest dosyć niespotykane chyba, przynajmniej w MMA. Zawodnicy, którzy walczą w swoim rodzinnym mieście, lubią się obudzić rano w swoim łóżku, w domu i zjeść śniadanko w swojej kuchni. Skąd pomysł na hotel? Pomysł z tego względu, że małe dziecko w domu, 10-miesięczne. I ciężko czasami jest, że mam rano wczesne pobudki, 5 rano, więc chcę się wyspać porządnie i głównie z tego powodu, ale też z tego powodu, że wiadomo, przed walkami jesteśmy badani przez lekarza i no to jest jednak uciążliwe troszeczkę, jeżeli miałbym dojrzeć do hotelu na badanie lekarskie, potem wracać, potem znowu udam się ogarniać i jechać na hal. Także wszystko będzie na miejscu i będzie mniej zamieszania, nie będę musiał jakoś tam organizować, żeby gdzieś tam dojeżdżać, coś załatwiać. To jest twoja trzecia walka z Robertem Tolarkiem. Czemu tak się uwziąłeś na niego, Norbert? Znaczy to nie to, że się uwziąłem, to jest trzecia walka, tak jak mówiłem. Walczyliśmy z sobą 2 razy. Pierwszą wygrałem ja, to było około 2-3 lata temu. Drugą walkę w zeszłym roku wygrał Robert i tak jak mówiłem, właśnie zbiłem do tej kategorii 76 i po prostu nie czułem się na siłach. I tak naprawdę wcześniej też już mówiłem, że po prostu nie jest mi potrzebne trzecie starcie z Robertem, jest po jeden. No, niech tak zostanie, on jest w innej kategorii wagowej, ja też idę do innej. Ale jak wpadł ten pomysł, żeby zrobić catchweight umowny limit, na który się w sumie zgodziłem i to był główny powód, właśnie limit wagowy, żeby nie walczyć tej supercieni, tylko przynajmniej w umowie, żebym miał troszeczkę tam luzu, zszedł mi tam, dajmy na to właśnie ten kilogram poniżej swojego limitu. To mnie przekonało do walki i co, i tak naprawdę to będzie takie ostateczne rozwiązanie. Trzecia walka jest po jeden, trzecia walka rozstrzygnie, kto jest lepszym.
i tylko w sumie tylko dlatego. Chciałbym chwilę porozmawiać o Twoich przygotowaniach. Z kim się przygotowałeś, gdzie, kto był Twoim sparring partnerami, jak to wyglądało od tego zaplecza technicznego? To znaczy przygotowałem się tak jak zawsze, tak jak przez ostatnie dwa lata do walki z Krzysztofem Drzazgowskim. Całe przygotowania też przeszły pomyślnie, bez żadnych kontuzji, bez żadnych jakichś tam niepotrzebnych przerw. Także praktycznie byliśmy w treningu od początku roku, z małymi tam takimi przerwami świątecznymi. Wiadomo, że tam trzeba było troszeczkę odpuścić, troszeczkę wprowadzić takiego roztrenowania, żeby organizm odpoczął. Ale to nie było tak, że zaczynamy od zera, tylko już byliśmy w jakimś tam cyklu treningowym, więc też tak w sumie też nie mogliśmy mocno za bardzo podkręcać tempa, żeby się nie zajechać, a cały czas tam na milimetr, na dosłownie minimum, żeby równiutko ta forma ładnie weszła. Sparingi, miałem kilku sparing partnerów, sparowałem z Fiodorem Czerkaszynem, sparowałem z Pawłem Martyniukiem, z Jordanem Kulińskim. Także myślę, że też bardzo mi pomogli w tych przygotowaniach. Dosyć szybcy zawodnicy, też takim z niewygodnym stylem, w dobrych warunkach fizycznych, przypominających Roberta Talarka. Także co, na przygotowania nie mam co narzekać i tak jak mówię, na te ostatnie dni właśnie wchodzi ta najlepsza forma. Czuję, że z dnia na dzień jest coraz lepiej i myślę, że w piątek akurat będzie tak, że się strzelimy idealnie z tą formą. Oby Norbert, powiedz mi, co to po tej walce? Czy masz jakieś dalsze plany? Czy wiesz o kolejnych występach? Ewentualnie, czy mówiąc kolokwialnie, coś się kroi w niedalekiej przyszłości? No, co mogę powiedzieć? Na pewno tak. Co będzie po walce? W zależności, jak będzie wyglądała ta walka, jaki będzie miała przebieg, jaki będzie wynik, to takie potem to będzie następne, to co będzie się działo po walce. Także jeżeli wygram tą walkę, na pewno otworzy mi się furtka, dostanę, sypną się oferty walk. Także, no tak jak powiedziałem, jaka ostatnia walka, takie oferty walk przychodzą. Także liczę na to, że będzie po mojej myśli, wygram z Robertem, zrewanżuję mu się za zeszły rok. I czekam po prostu, tak jak już we wcześniejszych wywiadach mówiłem, że po prostu ja tam się nie boję wyzwań. Jeżeli przychodzi oferta z ciekawym zawodnikiem, wszystko się zgadza finansowo, ilość rund, kategoria wagowa, to tu nie ma co się zastanawiać. Lata lecą, ja chcę rywalizować, chcę się sprawdzać z najlepszymi i czy to będzie, kurde, mistrz świata czy zwykły zawodnik, jeżeli wszystko się będzie zgadzało, to jadę, walczę i rywalizuję. Czy ma jakiś wpływ na Ciebie to, że gala nazywa się Narodową Galą Boksu? Jest to bardzo duży event na Stadionie Narodowym, więc w tym momencie jest to największy obiekt w Polsce, na który można zorganizować tego typu imprezę. Mieliśmy do tej pory tylko jedną galę KSW na tym obiekcie. Czy jest to jakaś dodatkowa presja dla Ciebie, czy absolutnie nie robisz sobie z tego nic? Nie, właśnie o dziwo, w sumie nic sobie z tego nie robię. Skupiam się tylko i wyłącznie na moim pojedynku. To, że to będzie gala na Stadionie Narodowym, to, że pokazuje to Telewizja Polska, w ogóle jakoś nie to, że nie dociera do mnie, ale w ogóle wyrzucam te myśli. Nie interesuje mnie to, skupiam się tylko i wyłącznie na piątku, na wyjściu do ringu i na tym, co będzie się działo w ringu. Może Norbert, parę słów o całym wydarzeniu. Której walki, gdybyś tak miał się teraz wcielić w rolę kibica, której z tych walk, oprócz Twojej, nie mógłbyś się najbardziej doczekać? No, powiem tak, jestem bardzo ciekaw walki Artura Szpilki, z tego względu, że jest to mój bardzo dobry kolega, a z drugiej strony, że jest to jego powrót po dłuższej przerwie, po porażce z Adamem Kownackim. Dużo się u niego zmieniło, też rzucił do Polski, zmienił trenera, ćwiczy z Andrzejem Mitrukiem, także to mnie najbardziej ciekawi, jak ta współpraca z nowym trenerem wyjdzie teraz w tej walce i w jakiej jest Artur w formie. Druga walka jest Izu z Kasim, także też chciałbym właśnie, pamiętam Kasiego z walki z Tomkiem Adamkiem i dlatego ciekawi mnie to właśnie, jak zaprezentuje się Izu na tle takiego zawodnika. Co tam jeszcze? Wiemy, że Molina prawdopodobnie wypadł z gali przez jakieś tam testy antydopingowe. Nie wiem, czy to jest informacja potwierdzona, ale dosłownie kilka godzin temu gruchnęła taka informacja, że ma 2-letnie zawieszenie. Czy wiesz coś na ten temat może? No to znaczy to samo, tak dzisiaj się zszokowałem, bo przeczytałem właśnie w internecie, że właśnie Molina wypadł z karty, ma 2-letnie zawieszenie.
ale to zawieszenie jest, zawiesili go na dwa, złapali go na ten dopingu dwa lata, półtora roku temu na walce z Joshua, a przez ten czas od walki z Joshua stoczyły dwa pojedynki, także troszeczkę to jest dziwne, że tam mógł, nagle stoczył w międzyczasie dwa pojedynki, a teraz jak przychodzi do walki z Mariuszem Wachem, to jest zawieszony i wycofuje się z pojedynku, także to mnie troszeczkę dziwi. No jestem ciekaw w ogóle, czy Mariusz zaboksuje też na tej gali i czy znają mu zasęstwo za Erika Molinę, kto będzie tym zawodnikiem. Także też tu jest taka może zagwozdka, to mnie interesuje. I co, no i powiem jeszcze tak, że oprócz właśnie walk bokserskich też nie zapominajmy, że na Narodowej Gali Boksu będą walczyli też zawodnicy w innych kategoriach, znaczy innych kategoriach, w innych formułach walki. Także będą tam walki w MMA, będą walki w K1. Ciekawa walka zapowiada się Igora Kołacina w K1. Także też ma tam, nie pamiętam nazwiska, ale też tak, mocnego zawodnika. Więc tutaj to też interesuje mnie ten pojedynek. No ale będzie walczył też Rafał Jackiewicz z Robertem Świerzbińskim. Rafała znam, razem się przygotowaliśmy, bo przygotował nas Krzysiek do tych walk, więc razem siedzieliśmy na sali, a z Robertem Świerzbińskim też miałem kiedyś okazję boksować, także to mnie interesuje też ta walka. No jest, będzie tam na pewno Ewa Piątkowska, wraca też po dłuższej przerwie, mistrzyni świata w WBC. No i chyba to tyle z tych ciekawych, żeby reszty zawodników po prostu nie znam, co walczą w innych tych właśnie formułach walki w MMA, także nie wiem, czego tam można się spodziewać, po prostu tak tutaj ze swojego otoczenia walki bokserskiej, więc się interesuje tą walkę K1, Igora Kłosia też bardzo znany zawodnik, utytułowany, z dużym doświadczeniem, to też jestem ciekaw, chciałbym obejrzeć. Myślisz, że ta gala zakończy się olbrzymim sukcesem i z racji tego, że odbędzie się na Stadionie Narodowym, zawalczy śmietanka polskich bokserów i zawodników K1, także Piotr Halman przecież, że był zawodnik UFC, który no ma świetne papiery w MMA, zresztą no, gdyby nie walczył Halman, to pewnie byśmy nie mieli okazji rozmawiać, bo z racji jego walki tak naprawdę nasz portal objął patronatem to wydarzenie. No i transmisja w TVP, co jest ważne. Większość walk co prawda w TVP Sport, ale te trzy starcia główne będą na otwartym TVP1. Czy myślisz, że to będzie przełom w ogóle w historii sportu walki w Polsce, ta gala? Czy będzie przełom, to zobaczymy, ale mam taką, no, mam taką olbrzymią nadzieję. I właśnie z tego względu, już właśnie, że pokazuje to te główne walki, trzy chyba walki wieczoru, otwarta telewizja TVP1. Mam nadzieję, że to trafi ta gala do jak najwięcej odbiorców, że dużo osób zobaczy i może sobie przypomni o tym, że mamy w Polsce boks zawodowy i nie tylko, że te dyscypliny sportu pozyskają nowych kibiców i będzie bardziej chętnie oglądanymi takimi wydarzeniami. Ludzie będą chcieli oglądać właśnie galę sportu walki. Także no mam nadzieję, no duża, wiadomo, że TVP1 ma na pewno więcej odbiorców niż pozostałych stacji telewizyjnych. Także no mam nadzieję, że to wypromuje wszystkie właśnie tam dziedziny sportu walki i ta gala odbije się dużym echem, że po prostu częściej będą też organizowane tego typu imprezy. Norbert, serdecznie dziękuję Ci za poświęcony czas. Do zobaczenia na Stadionie Narodowym w piątek. Powodzenia w walce. Nie dziękuję i do zobaczonka i też dziękuję za wywiad.